Żeby Polska była Polską, Biały Krzyż czy O mój rozmarynie to jedne z wielu polskich utworów patriotycznych, które można było usłyszeć w Turku podczas koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Koncert odbył się pod hasłem Czerwone Maki na Monte Cassino. Polacy, wydaje mi się, generalnie są narodem, który mało umuzykalnionym. W związku z tym niekoniecznie świętowanie niepodległości to bardzo podniosłe uroczystości, ale takie rzeczy też są potrzebne, ponieważ one przybliżają wszystkim, i młodszym, i starszym, utwory, które powinny być znane, a może nie zawsze są. Na scenie w hali widowiskowo-sportowej zaprezentowali się Big Band Miasta Turek, chór Liceum Ogólnokształcącego Viribus Unitis, chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego oraz chór nauczycielski Turkowskiego Stowarzyszenia Churalnego. Łącznie na scenie wystąpiło prawie 150 osób. To jest zawsze duże wyzwanie dla dyrygenta, zarządzać taką masą dźwięku, taką masą chórów i do tego jeszcze będę, ale poza tym wyuczyć tych artystów tych skomplikowanych zwrotów muzycznych, ale troszeczkę to odpowiedzialność spadła na dyrygentów chórów. Ja tylko miałem troszeczkę ułatwione zadanie, bo musiałem to tylko pokleić i udało się to zrobić raptem na dwóch próbach. Pieśni patriotyczne zachwyciły każdego, kto tego dnia przybył na występ. Podobnych koncertów powinno być więcej. Jesteśmy oczarowani, mówili słuchacze. Byłam już w ubiegłym roku i bardzo mi się podobało. W związku z tym zachęciłam też kilku znajomych i sama też przyszłam ponownie, bo jest to takie wzruszająca chwila dla mnie. No, jestem Polką, patriotką, tak uważam, że należy takie uroczystości, na takich uroczystościach bywać i oczywiście no, miłe to jest bardzo. Tu śpiewa moja córka i koleżanki syn, także to są bardzo miłe przeżycia i bardzo miłe wspomnienia na następny rok, bo myślę, że za rok się spotkamy. Największym powodem, dla którego tu jestem, bo ja jestem spoza rejonu, pracuję w ogóle poza rejonem tureckim, to mój syn był chórzystą, więc byłam tu i dla przyjemności i z obowiązku oczywiście, chociaż przyjemność była ogromna, naprawdę po raz pierwszy byłam na takim koncercie, gdzie było tyle osób na scenie, tak ładnie przygotowanych i tak bardzo ze sobą współgrali. Bardzo ciekawe przeżycie i na pewno warte kontynuowania. Koncert dofinansowali Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski.